Witam, tu znowu ja, czyli Conti. Dzisiaj w odsłonie w Path of Exile. Gram sobie swoim Templarem level 28 na lidze Nemesis, czyli taki odpowiednik hardkoru. Czyli jak zginę, to po prostu no, postać można powiedzieć, że jest do wyrzucenia, bo w przypadku no, różnica jest taka, jeżeli chodzi o Diablo, że tutaj po prostu postać nie zostaje uśmiercona całkowicie, tylko zostaje przekonwertowana do Standard League, czyli można sobie nią dalej grać, ale no już nie ma tych emocji, tego dreszczyku tutaj jak na Nemezisie. I chciałem wam pokazać tutaj właśnie bossa z drugiego aktu. Jestem na normalu. Boss drugiego aktu, czyli Val. I chciałem się zmierzyć po prostu z nim. Udokumentować to i zobaczymy, czy uda mi się wygrać. Czy wygram ja, czy wygra Val. To się za chwilę już okaże, także let's go. W przeciwieństwie do Diablo, tutaj bossy naprawdę są bardzo wymagające. No, jeżeli chodzi o przynajmniej o Diablo 3, to na początku bossy też były wymagające, później wyszło co wyszło. Mam nadzieję, że tutaj tego nie zmienią, bo jednak poziom trudności, jaki tutaj mamy, jest naprawdę duży. Także zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. Trzeba uważać na jego promień, który sporo zadaje. Zaraz chyba będzie właśnie strzelał. No. Dobra. Spróbujmy go uderzyć tu parę razy. Dobra, i spadamy z powrotem. Trzeba ubić trochę mobków. O właśnie, o tym promieniu mówiłem. Jak widzicie, całkiem przyjemnie bije. Chociaż nie dla mnie. To walnięcie takim jakby młotem też jest niezbyt przyjemne. O, właśnie, trzeba szybko do miasta skoczyć. Uff, udało się. O dziwo, mi się nawet udało. Więc nie jest tak źle, jakby mogło być. Dobra, wracamy. Wracamy do kolejnego podejścia. Dobra, lecimy. Łupiemy go, póki totem żyje. Dobra. Nie ten skill. Dobra. Lecimy dalej. Już końcówka życia. Nie wiem, czy widzieliście, ile mi zostało życia. Ale ważne, że przeżyłem. Dzięki za uwagę i zapraszam na kolejne filmy z Poe i nie tylko. Dziękuję bardzo.